W rozważaniach na temat dziejów apostolskich doszliśmy do 9 rozdziału. To jest rozdział poświęcony nawróceniu Szawła z Tarsu, późniejszego świętego Pawła, kiedy Pan Bóg robi to w sposób gwałtowny, powalając go na ziemię, zabierając mu wzrok, ale też i mówiąc do niego. Jest też to drugie widzenie, widzenie Ananiasza. To jest poruszające teraz próba zestawienia tych dwóch powołań. Bo z jednej strony mamy człowieka, który jest jak gdyby spoza układu, spoza chrześcijaństwa. Chrystus mu się ukazuje, z którym on walczy. Paweł jest przekonany, że to jest sekta, że to jest bluźnierstwo, że walczy w słusznej sprawie. Przychodzi Chrystus do niego. Jest tylko jedno pytanie, które on stawia. Kim ty jesteś? Jestem Jezus, idź. I Paweł jest posłuszny. Natomiast jest ten drugi człowiek, Ananiasz, który nie jest jak Paweł. To jest już chrześcijanin, to jest człowiek, który ma pewną formację za sobą. To jest ten, który uwierzył, jest już dalej na tej drodze, daleko dalej na tej drodze życia chrześcijańskiego. I on, kiedy mu się ukazuje Chrystus i on go rozpoznaje, nie ma problemu z identyfikacją jak Szaweł, kim ty jesteś, to on zaczyna z tym Chrystusem dyskutować. Idź, zrób, a on, panie, słyszałem z wielu stron, no, kretyn, ale z tej strony, to jest to jedyna strona, która ci mówi, Bóg sam mówi do ciebie, to jest ta strona, to jest ten wschód, którym masz się kierować, to jest jedyna strona, od której masz słuchać napomnień, słuchać wskazówek, ale ja słyszałem z wielu stron. Ten mi powiedział, tamten mi powiedział, tu szeptali, tu mówili, to wszystko jest sprawdzone i to jest prawda. Kim jest ten człowiek? Chrystusowi tłumaczy, jak przysłowie krowie na granicy, że teraz, ale to nie jest tak, to nie, ty nie wiesz, kim jest ten Szaweł. No zupełne jakieś pomieszanie pojęć. I teraz co on ten człowiek zrobił i co ten człowiek może zrobić. Te wszystkie lęki też tego Ananiasza wychodzą na wierzch. I ostatecznie Chrystus mu tłumaczy i on uczyni to, do czego Chrystus go powołał. Ale ile ma przeciwieństw? Dokładnie odwrotny niż Paweł. To Paweł mógłby mieć większe trudności, że teraz ja cię nie znałem. Nie wiem, nawet próba usprawiedliwienia się z tego, co do tej pory uczynił. To, co ojcowie tak ciągle powtarzali, że Chrystus przecież nie prześladował Jezusa, nie znał go. Prześladował Kościół, a jednocześnie Chrystus się do tego Kościoła przyznaje, że był człowiekiem pomylony, mógł się w tym momencie zacząć usprawiedliwiać, nie robi tego, jest posłuszny. I to jest zastanawiające, ale też i chyba życiowo bliskie, że człowiek świeżo nawrócony ma w sobie tą gorliwość pójścia za Panem, ryzyka. Natomiast ten, który jest zasiedziany w wierze, że ma już tyle wątpliwości, tyle trzeba mu tłumaczyć. Na początku wchodzisz w zakon, słuchasz jak nowicjusz, jako nowicjusz, wszystko jest dla ciebie wolą Bożą, wszystko jest jasne, wszystko jest nowe, świeże, idziesz za tym w dym, a potem masz już swoje lata życia zakonnego i wszystko ci trzeba tłumaczyć, trzeba ci objaśniać, masz już swój rozum, wszystko, wiara gdzieś tam jest już na boku, wszystko jest musi być tłumaczone racjonalnie. I to jest w zakonie, i to jest w życiu, i to jest w tym życiu chrześcijańskim również, że zamiast ta droga, żeby szła w tym kierunku, że coraz bardziej jestem otwarty na to, co mówi Pan Bóg, że coraz jaśniej słyszę Jego Słowo, ja jestem coraz bardziej wyzwolony z tego, żeby pójść za Nim, to jest wręcz przeciwnie.
To jest coś takiego, jest ta groźba. Jest to, oto jestem, że ten Ananiasz mówi: jestem Panie, oto jestem. Jest to odpowiedź biblijna, bardzo, bardzo głęboka, ta odpowiedź Abrahama, kiedy Pan Bóg mu się objawia, aby Abraham mówi wielokrotnie: o, ja jestem. To ego eimi greckie. Ja jestem do dyspozycji, jestem, oto sługa Twój słucha. To jest Abraham, to jest Samuel, to jest Jakub czy Józef, który się daje do dyspozycji Ojca. I potem jest to jestem, który jest też w nas. Jestem i to do powiedzenia, ale jestem posłuszny, słucham, ale. Moja wina, taki jestem, tą postawę widzę u siebie. Ta postawa moja oskarża mnie, ale może dzisiaj chcę wejść w tą postawę na nowo, odpowiedzieć Ci bezwarunkowo, niech przyjdzie to, co przyjdzie. Mam swoje trudności, może mówię o nich, ale ostatecznie chcę Ci powiedzieć, oto jestem, co przyjdzie, czy mnie dotkniesz. Chcę wejść w pełnienie Twojej woli.